Wszystko zalane. Czyściutko. O. Kordełkę przynieśliśmy dziadkowi. O, tu widać woda była. Czy wszystko na tyle, że będzie mogła pani powiedzieć, jak to jest? Bo z tego co słyszałem, że telewizja jak była, to troszeczkę cenzurowane to było. Jest takie pytanie. Jest cenzurowane, oczywiście, że tak. Czyli to jest prawda, co ludzie mówią? Jest cenzurowane, niby mówią, że ofiar śmiertelnych jest niewiele, a tak pogłoski mówią, że około 100 osób. Stronie nie było w ogóle pokazywane w telewizji tak urywkowo, naprawdę zdawkowo, a tam nie ma ulic, po prostu wielka jedna dziura. Poginęli ludzie na dachach domu, z domami podpływali. Mój kolega osobiście zginął, jego żonę gdzieś tam już porwał nurt, ale gdzieś się zatrzymała i podjęli ją helikopterem, ale bardzo dużo ludzi poginęło, nie ma dachu nad głową, nie ma niczego i jest tam katastrofalnie. Wszystkie mosty, jeden most jest tam do połowy tylko chyba czynny, osobówką można przejechać, tak nie ma przejścia na drugą stronę. Ja dojechał, puściła kama. A jeżeli chodzi o, bo tutaj na przykład ja takie odczucie mam bardzo mocne, jak byłem już przedwczoraj też z pomocą i zauważyłem, że właśnie ludzie tutaj w ogóle biorą tak to, co jest potrzebne. Jak ktoś na przykład czegoś nie potrzebuje, to naprawdę widzę, że jest takie... Tak, wie pan co, my tu, synowa z moją córką, panowie jeżdżą z grysem, z kamieniami tutaj od rana, a one im szykują tutaj kanapki do worków, wodę, coś tam do jedzenia, do picia i podają im, żeby oni mogli coś zjeść, bo oni od rana... Od świtu do nocy jeżdżą i my to, co dostaniemy sami, to jeszcze dajemy im, żeby oni mieli, bo oni nie zjeżdżają. A potrzebujecie, co, w ogóle co, jakie są najważniejsze potrzeby? Bo my tak naprawdę jutro będziemy jeszcze, pewnie za parę dni znowuż będziemy. Ja jest dużo jedzenia, nie można powiedzieć, że jedzenie jest dużo, ale tak, taczki, łopaty, że to i teraz już trzeba by było to jakoś czymś to osuszać, bo nie ma prądu, nie ma powerbanków, nie możemy, nie mamy kontaktu. Baterie mam, potrzebuje pani? Tak, to zaraz jakieś damy. Latarki, jasne. Baterie, latarek coś, chciałem kupić, dwie były. Co by można było, bo już teraz robią po ciemku, nie ma nic. No oczywiście, a tutaj na przykład, bo wiem jak w lądku jest, a tutaj na przykład z jakimiś szabrownikami coś jest takie coś? Słyszeliśmy, tu sąsiadka obok, nie tą noc, tylko zeszłą noc, słyszała kogoś na dole, myślała, że strażacy przyszli, ale to nie byli strażacy i poświeciła na nich latarką i uciekli. Ale wioska dalej mówią, że byli szabrownicy. Czyli na czeskich rejestracjach i to byli jacyś Ukraińcy. Na czeskich rejestracjach? Tak, na czeskich rejestracjach, samochód czerwony, czeska rejestracja i to byli Ukraińcy. Mój syn, jak chciałam na całej domu, on mówi, mamo, mówi, co ty zrobisz, jak wejdzie ci trzech chłopów, mówi, to co ty sama zrobisz? Okej, dobra, czyli takie na pewno trzeba rzeczy organizacyjne, szpadle, łopaty i tak dalej, a jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na jakieś na przykład pieluchy, jakieś dla dzieci, coś, energia, jest cały czas, dowożą, cały czas jest, jest punkty w świetlicy wiejskiej, to jest tego dużo, tak. Nie można powiedzieć, że nie ma, bo jest naprawdę, ludzie się mobilizują i dają. Dla zwierząt, ja miałam kury, które mi się potopiły, mam dwa wiadra pszenicy, uratowałam. Już gdzieś tam zagierał to za stronie, wieś Gierałtów, ktoś nie ma nic dla tych kur, więc zabiorą tutaj, młodzi ludzie przyjadą, po tą pszenicę zabiorą. No jakieś dla psów, kotów mamy kadłub, bo też wzięliśmy coś. No. Papier toaletowy? Tak, ale jest tego. My na przykład zaopatrzyłyśmy się, byłyśmy z córką w świetlicy wiejskiej i żeśmy się zaopatrzyli. Dobra, czyli takie rzeczy do uprzątania są najważniejsze. Tak, tak. Staramy się coś zrobić. Środki czystościowe, wiadra, żeby myć te ściany. No, żeby to było czym myć to. To jest poziom wody, jaki tutaj szedł? Tak. No, myślałem, u mnie było niżej, ja mam 1,90 m. Ja myślałem, że na drzwiach to tam jest, a to nie, to nie, jednak ja tu mam jest. 1,90 m. No. Ja mam trochę niżej i miałam łącznie z sufitem. Nawet sufit zalał. Ile czasu to trwało, ta fala taka? No o 13 pękła tama, no i powiem szczerze, że myśmy o godzinie 14 opuścili dom. Bo żeby wyjść z tego domu, bo tu rzeka nie ze strony lądka nas zalała, tylko ona się jakby zawracała od strony Kłodzka, z drugiej strony domu, tak jakby się rozlewała, tam na moście się zrobił zator i ta woda weszła nam tu przodem najbardziej w budynku, wyrwała nam całe ogrodzenie, wszystko, nie mamy nic. Cały dół to jedno wielkie gruzowisko. I najprawdopodobniej mój dom będzie do rozbiórku, bo te ściany z przodu
są naruszone. Jutro ma przyjść jakiś specjalista i oszacować. A gdzie są jeszcze takie miejsca, gdzie jeszcze takie dodanie? No wiem, że są w ogóle miejsca, gdzie tylko na helikopterach już latają, co, nie? Tak, no to są stronie. No i za stroniem, tam nie ma wioski takiej już, tam jest Gierałtów, to nie zalało, okay. Ale najbardziej stronie. Strachocin, okay. Stójków, to jest przed okay. Stroniem, tak. Okay. Tam no za, najbardziej zalało. I w Stroniu ulica Dolna, to po prostu też nie istnieje. Bardzo dużo domów tam zostało zabranych wodą. Okay. Jak pękła tama, to ten pierwszy most przy tym domu, takim kiedyś tam był Dom Kultury, taki okrąglak, okrągły budynek i tam w dół, w prawą stronę jest ulica Dolna, wzdłuż rzeki, jak poszła tama, to wszystko tam ulicę zmiotło. Okej, okay. Dobra, rozumiemy. No. Dobra, to my lecimy dalej pomagać. Teraz jeszcze na Starą Morawę, a później wracamy z powrotem na tam, gdzie była tama, stronie. Stronie Śląskiej. Dobra. Zaniosę panu kontowi. Jasne, wszystkiego jasne. Dobrego, dziękujemy za informację. Dziękujemy nawzajem, dziękujemy wam bardzo. Nie ma problemu. Proszę, proszę. Nie ma problemu. Z Legnicy, a kolega z Zielonej Góry. No proszę. Także kawałek.